się z Adolfa? Od zawsze. I odkąd pamiętam, wszelkiego rodzaju jego nieprzyjemności wiązały się z jego imieniem. Cała jego reszta, ale to przed wypadkiem, była kompensacją owej fatalnej, niezależnej od niego samego przypadłości. Same początki naszego bliższego zżycia wiązały się z fascynacją nawzajem naszych szalenie skomplikowanych osobowości. Pielęgnowaliśmy te nasze zakrzywione psychiki do form już zupełnie monstrualnych. Najbardziej w tym wszystkim przerażające było to, że w tym samym, w całej tej naszej zabawie nie było nic twórczego. Nie było nic, co mogłoby nas doprowadzić do sławy, pieniędzy czy dopełnienia. A myśmy byli przekonani, że właśnie ten bełkot nam to umożliwi. No ale... Czekaliśmy, aż nadejdzie moment załamania, który by zniszczył tą naszą błogą równowagę i zniwelował naszą bezczynność z rozleniwieniem i błogą nudą. Kryzys zaczął postępować po owym fatalnym wypadku, który na szczęście nas rozłączył. Dlaczego ja to nazwałem kryzys? Przecież dopiero wtedy zaczęło się coś układać. Zacząłem dostawać regularnie pieniądze. Choć ich nigdy nie jest za wiele, to jestem zadowolony. I content. Ostatni związek Adolfa z kobietą jest doskonałym przykładem na to, do czego może doprowadzić pielęgnacja szalenie skomplikowanych osobowości. Jak ona miała na imię? Nie przypomnę sobie teraz. Gdzie się poznali? No to było u nas podczas drugiego dnia jakiegoś tam przyjęcia. Oczywiście wtedy mieszkaliśmy jeszcze razem. Trudno wymazać jej twarz z pamięci. Doskonały przykład do broszury pod tytułem Złudne pułapki boksu. Płaski, wklęsły, krzywy nos. Włosy owszem, długie, kręcone, blond, może trochę tłusty. Zajęcza warga. Nie wiem skąd się tam wzięła, czy ktoś ją przyprowadził, czy... Rozgadała się, kiedy już nie mogła za bardzo mówić. Bełkotała coś sypleniąc. Z trudem można było rozszyfrować jej mowę, ale wspólnymi siłami zrozumieliśmy jej narzecze. Najpierw zapoznaliśmy się ze szczegółami, z intymnymi szczegółami jej życia, takimi jak typy mężczyzn, typy tajemniców mężczyzn i inne takie tam perwersyjne drobnostki. Kiedy już się wygadała, stwierdziła, że będzie nam pozować do akty. Uzbrajająco poprosiła, żeby nie rysować szczeciny na jej nogach, bo ostatnio nie miała głowy do depilacji. No, zanepokoiło mnie w pewnym momencie, patrzy się, że on zaczął ją zabawiać. Pomyślałem, że trochę przesadza. Długo po fakcie jeszcze do mnie nie dochodziło, że oni są razem. On sobie za bardzo tą zabawę wziął do serca. Ten związek jest nienormalny. Ale się uwstecznia. Całymi dniami siedzą przed telewizorem, a rozwiązywanie krzyżówki to dla niego zajęcie zbyt ambitne. To trzeba przepisać jeszcze raz, bo to jest źle. I to samo jest tu i tu. Niezdarny, opieszały, próżny i słaby.
To zarzuty kierowane do Adolfa. Które ja interpretowałem jako zwykłą... Ja sam interpretowałem jako zwykłą niechęć do ruchu, czynu, zmian, wysiłku. Dostawałem mdłości, gdy on delektował się opisami szczegółów z jego niestety marnej wegetacji. No cóż, Adolfik się nam zużył. Wyeksploatował. Dobrze, że schował się ze swoim kalectwem w domu. Może teraz zajmie się urządzaniem nowego mieszkania. To wciąga. Ostatni kamień milowy w jego zakichanym życiu. Nawet nie miał do mnie żalu, a chorobę zaniedbał. Przez to miał jakieś powikłania z powieką, z nerwem od powieki, coś mi się tu zjebało. Nie wnikam w to, nie chcę wnikać. Zaczął mnie ostatnio nachodzić. No, powiedziałem mu wyraźnie, że sobie nie życzę. On jest podstępny jak żmija. Niby nic nie mówi dokładnie, wprost na ten temat, ale w każdym... jego słowie czuję zarzut do mnie. Znałem go długo, także mogę powiedzieć, że zauważam w nim jakąś chęć zmiany, ale widzę, że sobie nie poradzi, że sytuacja go przerasta, za bardzo zabrnął. I to, że on chce, to nie wystarczy, bo dalej jest głupi i ślepy, przenośny i dosłowny. Nie wiedziałem. Jest niemożliwością przewidzieć skutki efektów związanych z czynieniem, bo my w momencie czynienia jesteśmy w niepewności. Zlikwidowałem, wyeliminowałem, zabiłem. Czego nieodwracalnym skutkiem jest to, że go nie ma. Podczas tego przedobłem przekonany, że robię to na pewno nie z tego powodu, że on był dla mnie bezużyteczny jako człowiek, jako przyjaciel. Nie kierowała mną żadna żadna rządza, czegokolwiek, udowodnienia czegoś. Nie chodziło wcale o to, że widzi go o to, że on doprowadził mnie do tego stanu, w jakim jestem. Że zrobił ze mnie kalekę. Cały czas widziałem jego twarz. Obserwowałem tą mimikę, oczy. To najdoskonalszy czyn człowieka. Lotowanie na księżycu, odkrycie Ameryki. Danie, uratowanie komuś życia.
Choć nigdy nie doświadcza macierzyństwa, to wie, że nic nie może się równać z moim czynem, ponieważ mój czyn jest nieodwracalny. Thank you.